Dzień dobry, witam Was w ten piękny poniedziałkowy poranek. Dla tych, którzy zastanawiali się wczoraj, co to będzie jutro, to odpowiadam. Jutro znaczy, że dziś będzie poniedziałek. Właściwie jest poniedziałek. A my jak co poniedziałek idziemy przynosić chwałę swoim korporacjom. No i oczywiście duże pieniądze tym korporacjom. No to znikam na kilka godzin. O cześć, jestem już w domu. Jak widzicie, straciłem trochę włosów na głowie i głowa stała się lżejsza, więc dobrze. I muszę się podzielić z Wami jedną rzeczą, bo przed chwilą oglądałem filmik vloga Marcina Iwucia opowiadającego o ETF-ach i generalnie to, co usłyszałem, potwierdza moje przemyślenia z zeszłego tygodnia w zakresie podążania i uzyskiwania, powiedzmy, może nie wolności finansowej, ale takiego spokoju finansowego bardzo małymi krokami, takimi człap, człap, człap i do celu. Także polecam, wrzucę Wam linka na dole do tego filmu, bo jest naprawdę fajny i daje do myślenia. A wczoraj wymyśliłem sobie, że na emeryturze w wieku 60 lat, czyli za 22 lata, będę zarabiał na jakichś inwestycjach takich pasywnych co najmniej 10 tysięcy złotych i wymyśliłem miesięcznie i wymyśliłem sobie, że żeby to osiągnąć, to musiałbym mieć albo mieszkania na wynajm za 2 miliony złotych, tak żeby przynosiły mi powiedzmy 5% zwrotu w skali roku, tak, czyli mieszkania za 2 miliony, sporo. Albo na przykład mieć inwestycje takie powiedzmy finansowe w akcje, właśnie w ETF-y lub coś w tym stylu, które by mi przynosiły powiedzmy średnio rocznie około 10%, więc musiałbym mieć w takie coś zainwestowane powiedzmy 1 000 000 złotych, też sporo. Ale ciekawe, bo zamierzam sobie to rozbić, rozłożyć na takie mniejsze części, nawet miesięczne, i zobaczymy, ile byśmy musieli odkładać, ile byśmy musieli tak naprawdę inwestować, żeby coś takiego osiągnąć za te 22 lata. Wydaje mi się, że może to nie być wcale tak zabijająca akcja, jak się wydaje. Także sprawdzamy. A liczę tutaj na pomoc tak zwanego procentu składanego. Także trzymajcie kciuki. A dlaczego mówiłem o emeryturze? Tak naprawdę uważam, że mimo tego, że bardzo dużo pieniędzy zabiera mi państwo na ZUS, na wszelkiego rodzaju rzeczy, to uważam, że tam nic nie dostanę, albo nie dostanę za dużo, bo albo podniosą wiek emerytalny i nie dożyję do emerytury, albo skasują ZUS, bo stwierdzą, że dlaczego nie? Już nie raz tak zrobili, to dlaczego drugi raz, kolejny raz nie mogą tak zrobić? Także pewnie będzie znów to samo. W szczególności, że z jakiegoś powodu te PPK uruchamiają, tak? Więc ja obstawiam tutaj dwa scenariusze. Albo wciągną te PPK za jakiś czas, żeby uratować budżet, i znowu wciągną w ZUS i gdzieś tylko zapiszą na kartce, jaka to była kwota. Albo stwierdzą, skoro macie PPK, to ZUS już wam niepotrzebne, więc kasujemy.
Tyle, koniec. No. Dobra, więc tyle przemyśleń ode mnie. No i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.